Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim dba o to, żeby miasto wyglądało czysto i estetycznie. Jednym z elementów, jakie mają na to wpływ, jest remont elewacji. W najbliższym miesiącu większość tych prac się rozpocznie. Przeznaczamy też środki co roku na inwestycje prowadzone przez Zakład Nieruchomości Komunalnych. Również przynajmniej jeden z budynków przy Grunwaldzkiej zyska w tym roku nową elewację. No i chciałbym powiedzieć, że w tym roku miasto w swoje budynki zainwestuje, czyli dwie szkoły, szkoła numer 4 i zespół szkół numer 2 zyskają nowe elewacje do końca tego roku. No i przedszkole imienia Korczaka również będzie wyglądać zupełnie inaczej. Fundusze, jakie miasto przeznacza na ten cel, to środki własne. W tym roku również duża ich część zostanie przeznaczona na wspólnoty mieszkaniowe. W tym roku tylko na wspólnoty zamierzamy przeznaczyć około 250 tysięcy złotych. Wystarczy na co najmniej 5 budynków. I to budynków położonych w ważnych miejscach Pruszcza, takich widocznych chociażby przy ulicy Grunwaldzkiej, czy ulicy Mickiewicza, czy Kopernika. Aby miasto mogło zainwestować w remont nieruchomości, musi być co najmniej jej współwłaścicielem. Wynika to z przepisów, które pozwalają miastu również decydować o wyglądzie tych obiektów. Chcemy mieć wpływ na wygląd tych obiektów i chcemy, żeby miasto rozwijało się w tym kierunku bardziej eleganckim, żeby miało pewną kolorystykę, tak, która będzie spełniała pewne standardy. Najwięcej pracy wymagają ulice Wojska Polskiego i Krótka. Na pierwszej z nich są już prowadzone prace. Wszystko musi być spójne ze znajdującymi się tam zabytkami. Jest to ulica, która w większości jest w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej. Są obiekty wpisane do rejestru zabytków i to powoduje, że ona ma zupełnie inny charakter pozostałości po wsi Owalnicowej i ma przypominać właśnie tamte czasy, a nowe obiekty mają być tłem dla starych. Na terenie Pruszcza co roku remont przechodzi kilka obiektów, a to sprawia, że miasto z każdym rokiem wygląda coraz ładniej.